Żeby wystąpić w zawodach wyścigu kusaków, trzeba mieć tak. No, po pierwsze konia, po drugie sprzęt, po trzecie kwalifikacje. Dobry. Żeby wystąpić w wyścigu, musi mieć odpowiednie barwy. Barwy to jest, mówi się o tym, że spodnie są białe, mają być białe, tak jak w wyścigach galopem. Mogą być z lampasem lub bez. Następnie kurtka, pod kurtkę zakłada się kamizelkę ochronną na wypadek jakiegoś nieszczęścia, żeby zachować w miarę możliwości bezpieczeństwo. Następnie kurtka. Kurtka może się składać, to są barwy kurtki się określa, wykupuje się w Polskim Klubie Wyścigów Konnych barwy i wtedy są zastrzeżone dla danego właściciela. Osoba, która bierze udział w wyścigach, nazywa się powożącym. Żeby być powożącym, trzeba mieć ukończone 18 lat i nie ma innych. No i zdać egzamin z wiadomości, z wiedzy o tym, jak należy się zachowywać. Nie ma limitu wagi. Nie ma limitu wagi, czyli może być i 100 kilo, może być i 50. Tacy, którzy na przykład są jeźdźcami w galopach, no to oni muszą trzymać wagę. W związku z tym nie jest to dla pewnej kategorii ludzi, dla takich jak pan czy ja, to jest to trudne do osiągnięcia. My możemy jeść spokojnie i możemy sobie brać udział w tych fajnych zawodach. Następnym elementem to jest kask, okulary. Okulary nie dlatego, żeby się ładnie wyglądało na słońcu, tylko dlatego, że ewentualne kamienie, piasek, żeby nie uszkodziły wzroku. Ważnym elementem jest obuwie. Jest obuwie, zaraz pokażę, jak to wygląda, do czego służy. Jest tak to podparte na sulce, że przez godzinę jazdy, czy przez przez czas wyścigu, czy przygotowania, żeby to podparcie nie uszkodziło nogi, tak? Musi zabezpieczyć. To jest pojazd bardzo lekki, waży około 15-20 kg. Jedyną jego normą, którą musi spełnić, to jest rozstaw kół, ma być nie większy niż 1,65 m. Koła są zaopatrzone w takie plastikowe osłony, żeby noga, ręka lub część uprzęży nie dostały się i nie zostało tam wciągnięte w te koła. I zasada zasadnicza sprawa różnicy tego pojazdu do innych pojazdów, do których konie są zaprzęgane, polega na tym, że koń, który jest w tym, nie ponosi jak gdyby ciężaru. Siedzący na tym siodełku, powożący, podnosi jak gdyby konia do góry. Czyli nie ma żadnych obciążeń, on sobie biegnie zupełnie swobodnie, a nawet wprost przeciwnie, ten wózek wjeżdża pod niego i go popycha. Stąd jest ta dynamika ruchu. W związku z tym, że właśnie tak jest, one są mniej ulegają kontuzjom. Można nimi startować już w wieku 2 lat, bo młody koń nie obciąża stawów, nie obciąża specjalnie mięśni. Biegnie sobie po prostu, musi tylko złapać równowagę, żeby umiał ją utrzymać.